I witajcie w kolejnym odcinku Menadżera Rozszerzonego. Miejmy nadzieję, że ten sezon, który przedchodzi, który tutaj będzie już przed nami, 2023, będzie tym wielkim sezonem, o którym mówiłem już wcześniej. Jeszcze tutaj szybko przekażemy pieniądze do banku, być może uda nam się jeszcze tutaj jakieś odsetki z tego odzyskać. No, mamy tutaj sporo pieniędzy na koncie, nawet wpłacimy całość pieniędzy, może to po prostu też jeszcze coś tutaj nam da. A my miejmy nadzieję, że to będzie ten sezon, który tak mocno tutaj przełamie i pokaże wszystkim widzom, że potrafimy walczyć. Potrafimy walczyć dla nich i że chcemy, żeby przychodzili na ten stadion. Trzymajmy za to bardzo mocno kciuki. Tak jak mówiłem, będzie tutaj trzeba wprowadzić pewnie też jakieś zmiany w składzie. Nie wiem tak naprawdę, kogo powinniśmy się pozbyć, kogo ściągnąć. No będzie tutaj bardzo duże pole do popisu dla naszych... W sumie dla Hektora, to on będzie zarządzał tym wszystkim. Sponsorskie kontrakty się zakończyły, będzie trzeba tutaj to wszystko zaraz poodnawiać. Chciałbym jeszcze zobaczyć, czy tutaj te 48 tysięcy, które otrzymaliśmy, to były pieniądze, które otrzymaliśmy jako odsetki z banku. Tak, to są 45 100 dostaliśmy. No i cóż, w takim razie, ja tam nie przedłużałem kontraktu w poprzednim sezonie. O tym zapomniałem, ale to jeszcze mogę to dzisiaj zrobić, bo jutro będzie wystawiona lista transferowa. No i zobaczymy, kto tu z zawodników będzie jeszcze mile widziany w naszym składzie. Tymczasem wybierzmy sponsorów. Miejmy nadzieję, że tych sponsorów tutaj dobrych się jakiś znajdzie. Nie pamiętam, jakich mieliśmy sponsorów w zeszłym sezonie, jakie dawali stawki. Miejmy nadzieję, że no będą podobne, na pewno nie niższe, miejmy nadzieję. Tutaj chyba Orle najwięcej daje, nie ma innych stron ze sponsorami. Nie, przepraszam, tutaj jest jeszcze Ravenos. Rovans. Nie umiem czytać, dobra. Rovans tutaj daje najwięcej pieniędzy i to z nimi podpiszemy kontrakt. 52 tygodnie, już nie pamiętam, jak to wszystko wyglądało. Chyba tak, 52 tygodnie, najwyżej. No i jako sponsor dodatkowy tutaj chyba najwyższą ofertą dysponuje Żywiec. No i on daje 1300, nie ma innych stron sponsorskich. No to właśnie oni zostaną w takim razie naszym sponsorem dodatkowym na 52 tygodnie. No całkiem nieźle to wygląda finansowo, bo 70 tysięcy w tym momencie będziemy otrzymywać za mecz, powiedzmy. No pamiętając o tym, że to 20 tysięcy tam od Rovans, to jednak jest tygodniowa stawka, a za mecz tutaj 52 tysiące odżywca, no to jednak jest, powiedzmy, co dwa tygodnie stawka, którą będziemy otrzymywać. Musimy teraz wybrać partnerów medialnych, tutaj Eurosport jako telewizja i radio, Radio Wawa w takim razie. Jak ta młodzież tutaj wygląda, dostaliśmy jednego nowego zawodnika, Adam Gibek, a ze względu na to, że ma ciekawe nazwisko, myślę, że będziemy tutaj jakieś dofinansowanie dla tego zawodnika przewidywać. Nie chciałem go wysłać na egzamin. Chciałem mu dać tutaj pieniądze na rozwój. 500 na razie myślę, że wystarczy. Mosakowski myślę, że też może wziąć udział tutaj w nadchodzącym egzaminie na licencję żużlową. Tak go właśnie tutaj wyślemy. Tymczasem ja bym musiał jeszcze tutaj przejrzeć kontrakty naszych zawodników. No i w tym celu będą nam potrzebne pieniądze, które w tym momencie są schowane w naszym banku. W naszym koncie bankowym, na naszym koncie bankowym. No i zobaczymy, jak tutaj wyglądają kontrakty w tym momencie. Przedłużenie kontraktu. No w tym momencie potrzebujemy przedłużyć ze wszystkimi zawodnikami kontrakty. Myślę, że mimo wszystko moglibyśmy z nimi przedłużyć kontrakty po to, żeby móc ich sprzedać na oknie transferowym. No, Norbert Krakowiak tutaj 60 tysięcy by chciał za kolejne starty. Brucha tutaj... Ten zawodnik jeszcze nie potrzebuje przedłużenia kontraktu i tak samo Michał Chojka. Ale jakbyśmy zobaczyli tutaj na przykład Szałkiewicz. On wcale nie tak dużo potrzebuje pieniędzy, a to jest zawodnik, którego nadal będziemy chcieli tutaj trzymać w zespole. Zawalnicki to też jest zawodnik, którego chętnie tu jeszcze będę widział. Zekrysta też bym najchętniej jeszcze zostawił. Romański, ten zawodnik tutaj, chociaż on nadal ma też 19 lat. No bardzo ciężkie decyzje teraz będą tutaj czekać nasz zespół. Luboński, myślę, że tego zawodnika można by było... Ja bym chciał zobaczyć w takim razie ustalenie cen za zawodników. Ile ja za tych wszystkich zawodników mógłbym pieniędzy otrzymać? Za Zawalnickiego 71, Szałkiewicz no naprawdę sporo zaczyna kosztować.
Romański, Luboński 20 tysięcy. Chojka jest też całkiem bardzo wartościowym zawodnikiem. Grzesiak. Myślę, że Lubońskiego, Grzesiaka, Bruchę moglibyśmy wyeliminować z naszego zespołu. Luboński w takim razie. Zgubiłem się. Dobra, Luboński, Grzesiak i Brucha. No Grzesiak, on już ma 20 lat, umiejętności nie są aż tak zadowalające, jakbym chciał, żeby były. Chojka jest naprawdę też obiecującym zawodnikiem, tylko ta technika startu tutaj tak leży troszeczkę u niego. Romański ma 19 lat i też ma naprawdę niezłe umiejętności. Zawalnicki naprawdę też niesamowicie wygląda. Zekryc nie wygląda chyba aż tak dobrze jak reszta zawodników, ale rok różnicy jeszcze między tymi zawodnikami. Zekryc, jakim on talentem dysponuje? Informacje o kontraktach? Nie, bym chciał informacje o zawodnikach tutaj wiedzieć jakieś. Informacje o zawodnikach. Piotr Zekryc, czy on ma jakiś talent wysoki, czy nie? Opinie o zawodnikach. Nic mi nie mają do powiedzenia. No to może tego Zekrysta też byśmy się pozbyli, chociaż moglibyśmy go wypożyczyć, może ktoś by chciał go wypożyczyć. No nie wiem, zaraz zobaczymy. A chwila, ile on miał kosztować? Wcale nie cen. I Zekrys 27 tysięcy, więc dopóki zakontraktujemy go za mniej, to można by było go mimo wszystko zakontraktować. Tak więc transfery. Przedłużenie kontraktu. Za Krakowiaka jesteśmy w stanie dostać sporo, więc jego możemy też zakontraktować jeszcze. Zawodnik podstawowy i tak jak sobie życzy, tak będzie dostawał warunki. Przyjął propozycję, super. Vincentego Grzesiaka, nie pamiętam ile było za niego stawka. Tutaj też 13 tysięcy, ale tu chyba za Lubońskiego akurat bylibyśmy w stanie też jeszcze coś wynegocjować. Romański też, a nie chciałem anulować. Bierzemy tych zawodników. Także Czałkiewicz zdecydowanie chcemy widzieć w zespole, on naprawdę niewiele potrzebuje pieniędzy, on naprawdę bardzo mocno chce zostać w tym klubie i tak jak rozpoczął w nią karierę, tak zakończyć, tylko jednak żeby to było opatrzone jakimiś sukcesami. Za Zawalnickiego tutaj 30 tysięcy, no myślę, że i tak warto tego zawodnika tutaj zakontraktować. No i Zekryc 10 tysięcy, także myślę, że bylibyśmy w stanie coś jeszcze tutaj za niego zarobić. Musiałbym zobaczyć, ile za Grzesiaka tutaj jest ustalenie cen. No Grzesiak tutaj warty jest 55 tysięcy, tak więc możemy przedłużyć z nim kontrakt. No i wystawimy też tego zawodnika na listę transferową. Czy ja mogę teraz jeszcze decydować, któryś z zawodników idzie na listę? No niestety ci, którzy mają rok... No nie chciałem... No nie wiem dlaczego to tak troszeczkę... Nie podoba mi się, że to tak działa, że zawodnik, który ma powiedzmy kontrakt na rok, no to nadal idzie na listę transferową i nie mogę tego anulować. Tak więc lepiej już tego Michała Chojki też nie klikać. Zobaczmy, czy ustalone są optymalne ceny za wszystkich tych zawodników tutaj. No i zobaczymy, co tu się będzie działo. Norbert Krakowiak, czy on ma mniejsze umiejętności w tym momencie niż Szałkiewicz? Ten ma 80 tutaj technikę start. No Szałkiewicz jest naprawdę niesamowitym zawodnikiem. To jest coś pięknego, że można patrzeć na taki wspaniały rozwój zawodnika, którego się wychowało. Krakowiak tutaj tak wygląda. No Zawalnicki też mam nadzieję, że będzie takim zawodnikiem. Naprawdę dobrze tutaj obiecuje się ten zawodnik. Jest młodszy o 2 lata od Szałkiewicza. Naprawdę też dobrze to wygląda wszystko. No i teraz tak. Zawodnicy. Chciałbym zobaczyć skład. I ile bym potrzebował zawodników na nadchodzący sezon? Czy ja Krakowiaka chciałbym nadal zostawiać w tym składzie? Bo to teraz wygląda tak. Szałkiewicza widzimy w składzie, Zawalnicki jeździ jako junior. Chojka może jeździć jako junior i Romański może być w podstawowym. To mamy 4 zawodników. To potrzeba nam jeszcze 3. Gdybyśmy... Jeśli chcemy zostawić Norberta Krakowiaka, zobaczmy w ogóle, w jakiej on jest formie w tym momencie. Dobra, tak się nie dowiem, nie tutaj wszedłem. Nie, tak. No tutaj mogę akurat to sprawdzić. No w tym momencie ma naprawdę dobrą formę, kondycję też ma wysoką. No, on zrobił dla naszego zespołu naprawdę dużo.
Więc może damy mu po prostu jeszcze jedną szansę. To w takim razie potrzebowalibyśmy dwóch zawodników. No ciężka decyzja, ciężka decyzja. Jeżeli skuszą nas jakieś pieniądze za Krakowiaka, to być może puszczę go do innego zespołu. W takim razie podwyższmy jego cenę. I zobaczymy, czy któryś z zawodników się tutaj skusi, któryś z klubów się skusi za taką cenę z Norberta. No i wszystko już pozostawiamy tak samo. Okej. Okay. Ceny biletów nawet może bym jeszcze obniżył. Mamy naprawdę sporo miejsc, na które ludzie mogą przychodzić i oglądać zawody. Tutaj jeszcze jednego zawodnika będziemy mieć niedługo w składzie. Tak więc, tak jak mówiłem. Luboński, Brucha, Grzesiak. No to są zawodnicy, którzy już raczej nie znajdą miejsca w naszym składzie. No i z Zekrystem nie jestem pewien, co powinienem zrobić. Czy ten zawodnik ma duży talent? No nie wygląda na to. Myślę, że Zekrysta też, jak będzie okazja, to będziemy chcieli pożegnać. Tymczasem jednak jeszcze potrzebujemy tutaj dwóch zawodników. Tymi zawodnikami już będą nasi koledzy z zagranicy. Oczywiście niech to będą zawodnicy bez klubu, ok, ale ja bym chciał posortować główne dane, no i oczywiście w pierwszej kolejności średni skill. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Tak, żebyśmy też za dużo pieniędzy aż tak mocno nie wydawali. No musimy mieć jednak jakiegoś lidera tutaj wśród naszych zawodników. Patrick Hogard, on jeździł w naszym składzie kiedyś, no i spisywał się to całkiem chyba nieźle. Mikkel Bech też całkiem nieźle by chyba tutaj się wpasowywał w nasz zespół. 85 tysięcy to nie jest wcale tak dużo. Lebiediew 70. Na jaką formą dysponują ci zawodnicy? Nie chciałbym ściągnąć zawodnika, który ma niską formę. Tutaj Andrzej Kurdiaszow to też byłby ciekawy zawodnik do naszego składu. Chociaż tutaj na przykład jeszcze Siergiej. On bardzo niską formą dysponuje, to już się nie będziemy kusić. Ale na przykład Fredrik Lindgren. Chociaż on dosyć nisko w takiej lidze, nie wiem, czy będzie chciał jeździć. Nie wiem, jak wysoko powinienem szukać zawodnika, który miałby tu być faktycznie tym zawodnikiem mocnym w naszym zespole. Tutaj mamy jeszcze Jerego Macre. Chociaż bardzo niska technika jazdy, ale poza tym no, zawodnik chyba całkiem niezły. No niemniej nie, teraz nie mamy warunków na to, żeby sobie właśnie ściągać takich zawodników, których jeszcze, z których będziemy mogli zrobić gwiazdę. Tymczasem tutaj na przykład Chris Doyle, no on, ten zawodnik wygląda naprawdę ciekawie. Formę ma wysoką, stan sprzętu ma też niesamowity. Waleczność trochę niska, ale wszystko poza tym na 80, tak więc może tutaj byśmy się skusili na tego zawodnika. Trochę znowu eksperymentując, ale to już chyba mój styl taki jest niestety. Myślę, że tego zawodnika tutaj ściągniemy. On przyjął propozycję. No i tutaj jeszcze jakiegoś mocniejszego już zawodnika w takim razie moglibyśmy ściągnąć. Na przykład Becha. Nie, ma niską formę. Jego nie będziemy ściągać. Hogard. Hogard też nieźle by tu chyba się prezentował w naszym zespole. Ile on by potrzebował pieniędzy? 87 tysięcy. Całkiem sporo. Forma 103. Coś tutaj, ktoś z lepszą formą. No Kurdiaszow ma niezłą formę. Stan sprzętu też fajny. Tylko start trochę kiepski, ja to akurat no, nie widzę w naszym zespole takiej mocy, jeżeli on starty będzie miał tak słabe. Łogaczów też ma tutaj niestety niską formę. Może tutaj coś z tego poziomu z zawodników. 110 też forma, całkiem nieźle. Start jest fajny, refleks też super. Tak więc ten zawodnik dobrze tutaj by się prezentował w naszym zespole, ale oczywiście dużo kosztuje nas ten zawodnik też. Tutaj też kiepsko ze startem, tu już troszeczkę lepiej ze startem, jazda kiepsko, ale waleczność no całkiem na niezłym poziomie, ale forma oczywiście też niska. A ci zawodnicy zagraniczni mają niskie formy niestety, nie potrafią zadbać o swoje przygotowanie do sezonu niestety. Tu już wszyscy bardzo nisko tutaj się prezentują. Jerry McRae ma dobrą formę. Ile on chciałby pieniędzy? No 40 tysięcy za kontrakt. Gdybym chciał eksperymentować z zawodnikami jakimiś młodymi i miałbym na to pieniądze, to pewnie bym go wziął do składu. No ale na razie nie możemy sobie na to pozwolić. Tutaj Clint się wydaje dobrym zawodnikiem.
Jeśli nie on, no to Hogard. Jeśli nie on, to już tutaj chyba długo nie mam nikogo, w kim wybierać. To chyba byłby już wtedy Lindgren. No tak, jeszcze Kurdiaszow byłby, ale on właśnie nie ma tego startu niestety. Lebwiedew też ma poniżej 100 formy, no to taki zawodnik to nie interesuje. To teraz Hogard czy Nikolaj Klint. 109 formy ten zawodnik ma, a Hogard ma 103, prawda? Tak, więc jak finansowo 87 500, a tutaj no trochę więcej, ale za występ 6400, a Hogard 6300, to trochę mniej, ale to forma tutaj. Okej, okay, a jaki jest KSM? 7,29. A Clint? 7,44. Jest już dosyć stary ten zawodnik. 35 lat. Ale Hogard chyba też o wiele młodszy nie jest. No niestety... A w sumie tutaj miałem KSM. Ale też faktycznie nie jest tak... Torcel nieźle się prezentował. A nie, tego zawodnika... No tak, nie, on nie ma startu dobrego. A tak myślę, że byłby też spoko zawodnikiem do naszego składu. Sam Masters. Nie, tutaj niskie formy. No, chyba weźmiemy Clinta w takim razie. Myślę, że sprawdzimy możliwości tego zawodnika w naszym składzie. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentować. No, gdybyśmy jeszcze zakontraktowali, żebym znowu za mocnego składu nie ściągnął. Dobra, na razie zostaniemy przy takim składzie. Chociaż gdybyśmy tutaj jeszcze jakiegoś zawodnika takiego, który byłby faktycznie też w moim stylu, to tutaj Wiek na przykład. No, myślę, że szukamy kogoś bardzo młodego, także do 19 lat i szukajmy teraz według parametrów. No to Jerry tutaj najlepiej wypada. A tutaj mamy jeszcze 17-letniego Knutsa Gustawa ze Szwecji, który ma naprawdę też niezłe umiejętności. Technikę startu ma jaką dobrą. To mogłby być zawodnik, który też by pasował do naszego zespołu. 12 tysięcy, także to nie jest dużo. A gdyby miał być takim ratunkowym zawodnikiem, to dlaczego nie? Więcej zawodników nie będę kontraktował, to mogłoby się już źle skończyć. I tak już sporo wydałem, 300 tysięcy wydałem na razie. Zobaczymy, ile jeszcze otrzymamy pieniędzy od miasta na przygotowanie sezonu. No i cóż, obozy szkoleniowe jeszcze bym musiał wybrać. Jakieś takie niedrogie. No to chyba takie jak zawsze. Ten. I ten. Dobra. No i cóż. W takim razie rozpoczynamy sezon 2023. Czekamy teraz na to, co da się wydarzyć. Przygotowanie sezonu. Sporo to trwało, ale w końcu się udało. Dostajemy 105 tysięcy na przygotowanie sezonu, także nieźle. No i lista transferowa ogłoszona. Tak więc, no możemy zobaczyć, jak ona się prezentuje, ale myślę, że i tak nie będziemy tutaj chcieli nic za dużo robić z nią. Zakupienie zawodnika z listy transferowej. Okej, okay, zobaczmy. Zmarzlik, Kołodziej, Nowacki, Strudziński. Czy jest jakiś zawodnik bezpłatny? Tutaj, Dominik. No on jest seniorem i bardzo niskie umiejętności ma, więc tutaj nic nam nie pomoże, żeby zdecydować się na tego zawodnika tutaj również. Także bardzo mało jest takich bezpłatnych zawodników, widzę. Tutaj się juniora pozbywają jednego. Tutaj też senior z niskimi umiejętnościami. Tutaj też, to był dosyć obiecujący zawodnik pod względem waleczności, zapewne jazdy, ale reszta troszeczkę gorzej się prezentuje. Sporo tych zawodników na liście transferowej. Tutaj byli bez klubu zawodnicy. Ale czy jest wśród nich ktoś, kto by nas jakoś interesował specjalnie? 24 lata, formy niskie mają ci zawodnicy. Niestety. Wszyscy mają po 23-24 lata. Nikt jakoś specjalnie umiejętny też nie jest. Okej. Okay. Stawmy to w takim razie i czekamy na jakieś oferty od innych zespołów. Tymczasem możemy wybrać jakiś... mecze towarzyskie przed nadchodzącym sezonem. Także zrobimy na przykład 14 marca mecz na wyjeździe z Rawiczem. Potem 23 na wyjeździe do Tarnowa. I jeszcze gdzieś powiedzmy 2 kwietnia u siebie.
Gniezno podejmując i to wystarczy, mam nadzieję. Motocykle do tego czasu będziemy nie będziemy wymieniać, potem wymienimy je. Wymienimy je tuż przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Tymczasem mamy całkiem sporo ofert za naszych zawodników i chyba będzie to wszystko trzeba przejrzeć teraz. Tak więc transfery, zakupienie. No i szukamy, gdzie tutaj są nasi zawodnicy umiejscowieni. Są na samym końcu. Okej, zobaczmy, czy za Zekrysta coś tutaj wpadło. 10 tysięcy i 0. Tutaj chyba nie jest napisane, że to jest wypożyczenie, prawda? Odrzucam ofertę, za 0 go nie sprzedam. Za 10 tysięcy też nie pójdzie, przepraszam. Ale tak nisko go tutaj nie cenię. Zawalnicki. Zawalnicki za takie pieniądze też by nigdzie nie chciał iść. Szałkiewicz. Za Szałkiewicza to ci ludzie są szaleni, ale... A, nawet nie będę... Chociaż zobaczmy, może coś ciekawego. Wątpię, żeby wysyłali jakieś wyższe oferty, ale może jeszcze coś ciekawego wyślą. O, w ten sposób chciałem to powiedzieć. Okej, na pewno te dwie oferty musimy odrzucić, bo to nie jest coś, co by nas interesowało. Romańskiego chyba nie chcieliśmy się pozbywać, ale trzymajmy jeszcze tutaj tą ofertę w zapasie. Zobaczymy, co z tego będzie. Dalej mamy Lubońskiego. Lubońskiego chcieliśmy się pozbyć. Oni tutaj dają 10 tysięcy za niego i to nas nie interesuje. Grzesiaka też chcieliśmy się pozbyć, ale tutaj dają też strasznie niskie pieniądze. Więc też odrzucimy te oferty. Bruchy chcieliśmy się pozbyć, za niego też niewiele tutaj dają niestety. No i za Krakowiaka tutaj mieliśmy śledzić te oferty. Włókniarz Częstochowa chciałby się zdecydować na ten zakup. No to powiem szczerze, że muszę się zastanowić nad tą decyzją. No zawodnik jest w dobrej formie. Nie wiem, to jest naprawdę trudna decyzja. To by był jeden z tych dwóch zawodników, bo wcześniej jeszcze pozbyliśmy się Koniecznego. No i to była smutna decyzja. Cały czas jej żałuję, no ale nie mieliśmy wyboru tak naprawdę. No i jakbyśmy się jeszcze teraz Krakowiaka pozbyli, to też by było trochę smutno. Nie mógłbym tego przeboleć. Dobra, kolejne oferty tutaj składają za naszych zawodników. Zaraz sobie je przejrzymy. Ja bym chciał zobaczyć, jak w tym momencie by się prezentował nasz skład. Mamy Gustawa, mamy Klinta, mamy Doyla. A gdybyśmy faktycznie Krakowiaka się pozbyli, oni z Knutcem mają podobne, powiedzmy, podobne umiejętności. No ciężko mi tutaj teraz podjąć tę decyzję, ale być może jednak pozbędziemy się Krakowiaka w takim razie. Jeżeli będzie tylko taka dobra decyzja, no, ciężko mi o tym mówić, bo naprawdę nie wiem, co powinienem z tym zrobić. Zobaczmy jednak inne oferty, które w tym momencie są złożone dla naszych zawodników. Dalej Zekrysta przejrzyjmy, tutaj za Zekrystę już dalej tyle, ile trzeba. Częstochowa, widzę, bardzo mocno chce wykupywać naszych zawodników. Tak więc zobaczymy, czy tutaj wszystkich zawodników, no za Zawalnickiego nie dają pieniędzy, ale ten zawodnik raczej chciałem, żeby właśnie został w naszym klubie. No za Szałkiewicza to tutaj bardzo dużo. Unia Leszno, Włókniarz Częstochowa, to Częstochowa do mnie rozbrajona, wykupuje od nas cały skład. No i jeszcze Grudziądz się tutaj pojawia i oni bez problemu dają najwyższą stawkę, jaką chciałem za zawodnika. Chyba trzeba będzie mocno podwyższyć wartość tego zawodnika, tym bardziej, że on nadal jest jeszcze juniorem. Za Romańskiego tutaj jakieś oferty są? Tak, tutaj to zdziwienie, nie ma oferty od Częstochowy. Lubański to jest zawodnik, którego chcieliśmy się pozbyć. Tutaj mamy też trzy oferty, tak więc przyjmiemy powiedzmy wszystkie trzy. No i zobaczymy, którą wybierze sobie ten zawodnik. Wincenty Grzesiak, tutaj Wanda Kraków za niego daje ofertę i też będziemy tutaj skłonni, żeby ją zaakceptować. I jeszcze Brucha, Ostrowia Ostrów za niego składa ofertę, to nas również interesuje. No i się zgadzamy. W takim wypadku chyba moglibyśmy zostawić Krakowiaka albo jeszcze w ogóle kogoś innego zakontraktować. No nie wiem, jak to powinienem zostawić teraz. Zostawić czy podjąć tą decyzję? No Częstochowa tutaj mocno chce wykupować od nas tych zawodników. No nie wiem. Dajmy sobie jeszcze trochę czasu. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że tu zawodnicy szybko się dogadają z tymi klubami i te oferty popodpisują. No, 14 stycznia, oczywiście najdłuższy dzień w tygodniu, w roku. No cóż, to jest chwila, żeby przemyśleć tę decyzję, co z Krakowiakiem. No ale to naprawdę jest... Nie jestem pewien, jak bym chciał ten zespół budować, bo Krakowiak chyba za dużych sukcesów nam nie przynosił, za dużo punktów w zeszłym sezonie. Mimo tego, że tutaj widzimy, że ma dosyć dobrą formę. To może była też kwestia sprzętu.
A jeszcze musimy wymienić sprzęt tym zawodnikom, którzy będą startować. No zaraz się jeszcze przyjrzę. A KSM, chciałbym zobaczyć Krakowiaka. Gdzie tu mogę zobaczyć KSM mojego zawodnika? O, Krakowiak, no 4-14 w zeszłym sezonie. To Chojka miał 3-11. Szałkiewicz miał 6-49. Także no, ten Krakowiak nam za dużo punktów nie przywoził niestety. Ale mówię, że to mogła być kwestia sprzętu. Może gdyby miał lepszy, to lepiej by to też wyszło. Nie wiem, sam nie wiem, co powinienem tutaj z tym zrobić. Zostawmy go na razie w zespole. Wycofane oferty za Romańskiego. Romańskiego chcemy jeszcze zobaczyć w zespole. W składzie podstawowym, więc tutaj myślę, że nie będziemy negocjować żadnych warunków. Okej, okay. Zekryst poszedł do Włókniarza Częstochowa. Życzymy temu zawodnikowi powodzenia w karierze. A i myślę, że i tak się jeszcze kiedyś spotkamy, także nic złego się nie dzieje. Nie blokujemy też jemu kariery. Miejmy nadzieję, że będzie miał okazję, będzie mógł jeździć. No przykro będzie spojrzeć na zawodnika, który pochodzi jako wychowanek z naszego klubu, który znajdzie się w miejscu pod gdzieś na końcu listy transferowej jako zawodnik bez klubu i szukający klubu. No ale cóż, teraz to już wszystko jest w jego rękach. Okej, okay, wycofuję się z oferty za Szałkiewicza, tak więc chyba wiedzą, że nie chcemy się pozbywać tego zawodnika. Wycofane oferty, wycofane. Okej, okay, Włochy, Rosja będą gospodarzami. Okej. Okay. Tymczasem mamy tutaj 30 stycznia, to jest ten dzień, kiedy wysyłamy podania, składamy o organizację turniejów. No i oczywiście składamy podania na wszystkie te imprezy. Miejmy nadzieję, że dostaniemy ich tutaj ze 3-4 na przykład. Fajnie by było coś takiego zobaczyć. Byłaby to też okazja dla nas, żeby zarobić jeszcze. Okej, okay, póki tutaj pieniędzy nie wydajemy, płacę te pieniądze do banku. O to nigdy nie wiadomo. Ktoś może mieć lepkie roczki, portfel chwyci, a potem się okaże, że nie był jego. Tymczasem czekamy tutaj na jeszcze podpisywanie kontraktów naszych zawodników. No i na razie pozbyliśmy się tylko jednego zawodnika, w cudzysłowie pozbyliśmy się. Na razie reszta chyba tak nie bardzo się rusza. Za mało pieniędzy i treningi. Okej, okay, no to te pieniądze chyba w części bym musiał wyciągnąć. Te treningi też bym musiał poustalać. Wypłać pieniądze, no to wypłacimy 50 tysięcy powiedzmy, żeby na te treningi starczało. No i czekamy na jakieś podpisywanie kontraktów. Inni nasi zawodnicy, czy tutaj Luboński został sprzedany do Ostrowi. Tutaj Polonia Bydgoszcz składa ofertę za Maxa Szałkiewicza. Szałkiewicz, no Brucha, tutaj Brucha. On jeszcze chyba się decyduje w takim razie, do jakiego zespołu powinien pójść. Zakupienie zawodnika. Tutaj ci są bez klubu. Grzesiak, on nie ma żadnych ofert. Otóż wydaje mi się, że godziliśmy się już na jakąś ofertę za niego. I tutaj Brucha, Krosno. Oni chyba nie chcą podpisywać z tymi zawodnikami innych kontraktów. Ten Krakowiak myślę, że i tak powinien u nas w zespole zostać. Powycofywały się te wszystkie oferty, które za niego były. Tak więc dobrze, tak to miało właśnie wyglądać. Tymczasem sporo nowych nabytków tutaj będzie w naszej szkółce. Zobaczmy, jak wygląda... Nie, to chyba ten najlepszy jest widok na to. 15 lat, 33 umiejętności, 16, 33, 15, 35, 18, 50. No to nie wygląda za dobrze. A jak talent teoretycznie to wygląda tutaj? Bardzo duży. No i ja na to akurat bym i Uczyka, i Ziętara bym zostawił. No Gibek ma niby mały talent, tutaj też bardzo mały. U Szutasa, Łosia i Kłodzińskiego. Daniel Kowalski niby ma duży talent, ale no, startowe umiejętności ma bardzo niskie. Damy mu jednak szansę, czyli zostawiamy w takim razie Kowalskiego. Inaczej, tutaj tych trzech zawodników
się pozbędziemy. A reszcie damy jakąś szansę. Przeznaczymy na nich jakieś pieniądze. Tutaj bardzo mocno i ryzykownie jest w tego Daniela pakować pieniądze, ale zobaczymy. Rok czasu powiedzmy, że damy mu, chociaż on naprawdę już troszeczkę też 2 lata spóźniony, ma 18, nie 16 lat. A no nie wiem, co z tym zawodnikiem zrobić. Dobra, dajmy mu rok czasu, zobaczymy, może wcześniej też decyzja zapadnie, co z tym zawodnikiem dalej robić. No nie wiem, Adam Gibek, on ma niby mały talent, ale zobaczymy, damy mu szansę, to te parę tysięcy na szyba też nie zbawi. I zobaczymy, jak będą się te kariery tutaj, umiejętności tych zawodników rozwijać. Tymczasem ja wam podziękuję, bo strasznie mocno się tutaj przygotowuję do tego sezonu. Strasznie dużo gadam, może nie przygotowuję, ale strasznie dużo gadam. No i bardzo szybko czas też zleciał. Jeszcze do końca nie jesteśmy przygotowani do sezonu. A cały odcinek już powiedzmy minął. Ale myślę, że w przyszłym jeszcze będziemy coś tam dokręcać, te wszystkie śruby. No i już będziemy finalizować skład. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Możecie zostawić łapkę w górę, łapkę w dół i komentarz. No i zobaczymy, bo w przyszłym odcinku mam nadzieję już pojedziemy jakieś spotkanie ligowe. Do usłyszenia.